Rozmowa dnia. I pan, który wszystko wie o składaniu wniosków w programie 500+, jest już w studio Sygnał Dnia, pan minister Stanisław Szwed. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Od północy te wnioski w formie elektronicznej można składać. Ile ich jest do tej pory? Ile osób skorzystało z tej możliwości? Na 7.30 ponad 50 tysięcy wniosków w programie 500+, czyli 500 zł. I przy wyprawce szkolnej ponad 23 tysiące wniosków, czyli 300 zł wyprawki szkolnej, czyli to są bardzo dobre dane. Od 6 rano do 7.30 to jest podwojenie liczby wniosków. Gdy o północy byliśmy na dyżurze w ministerstwie, jak ten początek, to ten początek też był rewelacyjny, bo w ciągu 20 minut było ponad 6 tysięcy wniosków. Czyli byli tacy, którzy tylko czekali do tej północy tak, i od razu wysyłali nawet wniosek. Tam w którymś momencie jeden z kanałów bankowych się przytkał, bo taka była ilość wniosków. Ale widzimy, że ta nasza też akcja informacyjna, żeby składać wnioski drogą elektroniczną od 1 lipca przynosi efekty. Tym bardziej, że wniosek jest bardzo prosty. To są właściwie dwie strony do wypełnienia. Nie mamy przecież kryterium dochodowego i łatwo ten wniosek jest wypełnić. No i nie trzeba iść do urzędu składać tego wniosku. No właśnie, ale panie ministrze, wytłumaczmy to. Czyli od północy, od 1 lipca składamy wnioski w systemie elektronicznym. Natomiast wnioski, jeżeli ktoś chce, w systemie papierowym, może złożyć dopiero od 1 sierpnia. Tak, program funkcjonuje od 1 lipca. Tak jak pani powiedziała, od 1 lipca drogą elektroniczną mamy możliwość składania wniosków zajedno w jednym programie 500+, jak i w Dobrym Starcie, a od 1 sierpnia drogą papierową. Ten pierwszy okres, czyli lipiec, sierpień, wrzesień, złożenie wniosków spowoduje, że wypłata świadczenia jest od 1 lipca. Czyli jeżeli ktoś nawet we wrześniu złoży wniosek, to będzie miał z wyrównaniem od 1 lipca. Nowy okres od 1. Kiedy te pieniądze fizycznie dotrą na konta? No, oczywiście wnioski składamy drogą elektroniczną czy papierową w tych miejscach, gdzie obsługiwany jest program, czyli poprzez urzędy gminy, czyli to są GOPS-y, MOPS-y, czy tam, gdzie wypłaca się świadczenia rodzinne. Liczymy, że w lipcu pierwsze środki już trafią do beneficjentów programów, jako że my przekazujemy środki do Urzędu Wojewódzkiego, który na wniosek samorządów przekazuje pulę środków na wypłatę świadczeń. Tak jak powiedziałem, wniosek jest prosty, nie będzie już też decyzji administracyjnej wydawanej przez urząd, tylko informacja potwierdzająca, że wniosek jest prawidłowy. Drogą elektroniczną będzie ta odpowiedź. A jeżeli chodzi o wypłatę, także tak jak powiedziałem, liczymy, że to będzie już w lipcu pierwsze wypłaty trafią do rodziny. Czyli warto wniosek złożyć drogą elektroniczną i to nawet na początku lipca, bo wtedy jest szansa na to, że te pieniądze szybciej dotrą do beneficjentów. Dokładnie tak. A program 500+, czyli ta wyprawka. Przepraszam, nie 500+, tylko 300+. Wyprawka to jest 300 zł. To jest na każde uczące się dziecko do 20 roku życia. Przy dzieciach niepełnosprawnych do 24 roku życia. I podobne zasady. Czyli 1 lipca również droga elektroniczna. 1 sierpień droga papierowa. Z tym, że tutaj te wnioski tylko do końca listopada są przyjmowane. Jeżeli ktoś do końca listopada nie złożyłby takiego wniosku, no to już to świadczenie. Dobrze, pan powiedział do 20 roku życia, nie do 18 roku życia. Tak, przy programie Rodzina 500+, mamy wszystkie dzieci do 18 roku życia, to jest 6 800 000 dzieci, w tym 2 miliony dodatkowo tak by jedynaków, których już dzisiaj kryterium dochodowe nie obejmuje. Przy programie Dobry Start to jest 4 400 000 dzieci, czyli dzieci uczących się do 20 roku życia i do 24 przy dzieciach niepełnosprawnych. Ale rozumiem, że jak mówi pan o dzieciach uczących się do 20 roku życia, to nie ma pan na myśli studentów. Czy też? Nie, no studenci do 20 roku życia to jest... Nie, no ci, którzy zaczynają studia, mogą być przecież na studiach. Jeżeli się uczą do 20 roku życia i są w kształceniu się, to tak, to ich też to obejmuje. Mhm. Czyli ci studenci pierwszych lat też są objęci tym programem? Nie. Nie, pierwszy już jakoś czasowo mi to nie pasuje, panie redaktor, ale tak jak mówię, do 20 roku życia objęte nauczaniem studentów to nie obejmuje. Panie ministrze, jak państwo się spodziewają, jakie są szacunki, ile osób tych nowych, które są w tej chwili objęte programem 500+, tym nową odsłoną, bo tak naprawdę przecież program nie jest nowy, złoży wnioski?
Znaczy my liczymy, tak jak już powiedziałem, w programie 500+, w te na wniosek, czyli no do tej pory to doświadczenie mamy takie, że większość tych wniosków rodziny składają, czyli mieliśmy teraz ponad 3 miliony dzieci, które były objęte programem. Teraz tak by podwajamy, tak jak już powiedziałem, 2 miliony jednaków wchodzi do programów, czyli 6 milionów 800 tysięcy dzieci jest objęte. Oczywiście, jeżeli no ktoś nie złoży, no to jest jego wybór, ale wniosek musi być złożony. Ważna też jest informacja, że jeżeli teraz ktoś otrzymuje już świadczenie 500+, to też wniosek trzeba na dzieci ponownie złożyć, czyli ten wniosek jest teraz wspólny na pierwsze, drugie, trzecie, kolejne dziecko, czyli nie trzeba osobnego wniosku składać na drugie, czy kolejne dziecko. A przy programie Dobry Start, tak jak już powiedziałem, to jest 4 miliony 400 tysięcy dzieci i młodzieży objętej w nauką szkolną. Panie ministrze, ja pamiętam, zresztą myślę, że słuchacze również dobrze pamiętają, że wtedy, kiedy program 500+ wchodził w życie, kiedy był w tej pierwszej odsłonie, pierwszy raz można było składać wnioski, bardzo dużo było emocji, bardzo dużo było dyskusji, również na ten temat, w jaki sposób rodzice będą wykorzystywali te pieniądze, czy będą wykorzystywali je rzeczywiście w sposób taki pożyteczny dla dzieci, czy też nie, bo takie głosy też się pojawiały. A jak to wygląda z państwa danych? Bo na pewno ministerstwo ma takie dane, zbiera takie dane, patrzy w jaki sposób, czy są jakieś problemy, ile rodzin w Polsce jest takich, które mają problem z takim celowym wydawaniem tych pieniędzy i na przykład są objęci pomocą rzeczową, bo również przecież takie sytuacje są możliwe. Tak, no te, że tak powiem, opinie opozycji, czy różnych ekspertów, którzy się wypowiadali, że te środki będą marnotrawione, się nie potwierdziły. Mamy 0,3% świadczeń wypłacanych w formie rzeczowej miesięcznie. To jest około 1000 osób, które z takiej formy korzystają. I to jest, no tak powiedziałem, 0,4%, czyli w całym programie to jest minimalna wielkość. Rodziny wiedzą, na co wydawać te środki i tutaj nie ma tej obawy, że środki są marnotrawione. A w takim przypadku, gdzie coś takiego może występować, to gminy poprzez wywiady środowiskowe wypłacają, może nie wypłacają, ale wydają to świadczenie w postaci rzeczowej. A czy państwo wiedzą, na co przede wszystkim te pieniądze są przeznaczone? Z tych badań, które my mamy, to oczywiście to jest głównie to jest kwestia związana z edukacją, czyli dodatkowe środki, czy na dodatkowe zajęcia. To są też kwestie związane choćby z wypoczynkiem. Mamy teraz okres wakacji, czy wcześniej ferii. I to też jest wsparcie materialne dla tych rodzin, które no teraz widzimy to też po danych, jeśli chodzi o dane z pomocy społecznej, czy na przykład przy programie dożywiania, gdzie występują kryteria dochodowe i ilość i spadek osób, które korzystają z takich form. To pokazuje, że program 500+ również wpływa na sytuację materialną rodzin. Zakupy podstawowych rzeczy, buty, inne rzeczy, takie rzeczy, które no, z odzieży do codziennego użytku, to też w tych badaniach występuje, że to jest jeden z tych też elementów, które no, funkcjonują przy programie. I jeszcze może na koniec pytanie, bo na ten temat też było wiele informacji i też wielkie oczekiwania. Oczekiwano, że program 500+ wpłynie na ograniczenie tej największej biedy, tego segmentu największej biedy, no, który niestety w Polsce był i dotykał też bardzo często dzieci. Jak w tym aspekcie program. No tak, jakby nawiązując do wcześniejszego pani pytania, no to oczywiście, jeżeli popatrzymy na wskaźniki dotyczące ubóstwa, to one zmalały. Wśród dzieci bardzo, bo to z 11% do 0,7%, czyli to powiedzmy, żebyśmy to popatrzyli, to jest kilkaset procent mniejsza sfera ubóstwa i to jest duże oddziaływanie programu na tę strefę materialną i wszystkie wskaźniki pokazują, że program no, dobrze się wpisuje, jeśli chodzi na przez bieda na wsi, czy bieda w rodzinach wielodzietnych, to tutaj zdecydowanie sytuacja się poprawiła i tylko się należy cieszyć, że te środki są w dobry sposób zagospodarowane przez rodziny. Bardzo dziękuję. Pan minister Stanisław Szwed był gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Była to Rozmowa Dnia.